Witam w nowym odcinku Amiga Time. W dzisiejszym odcinku, tak jak i w paru następnych, będziemy się zajmowali polską myślą techniczną. Zaczniemy mocno od gry, którą otrzymałem zupełnie przypadkiem, jednak nie mogłem jej nie nagrać. Jest to tytuł z 1997 roku, czyli aż 20 lat temu, a zarazem w cyklu amigowym już bardzo późno, już w tamtych czasach Commodore nie istniało, następca Commodore również nie istniał chyba już, następny chyba też już był w drodze do bankructwa. Generalnie coraz więcej ludzi pisało już gry tylko na maszyny Amiga 1200, Amiga 4000, czyli takie w miarę potężne. Z naszym bohaterem jest nie inaczej. Zajmuje 20 MB miejsca na dysku twardym i wymaga 2 MB chip i 8 MB fast RAM, czyli potwór prawdziwy. Ta gra nie była sprzedawana, ta gra była wypuszczona w Aminet. Aminet, co to jest, każdy może sprawdzić, od siebie podpowiem tylko, że był regularnie rozpuszczany na płytach CD dla ludzi, którzy nie mają dostępu do netu. A więc odpalamy. Odpalamy i odpalamy. Wybór języka. To chyba jest pełne 3D. Ciężko powiedzieć ze 100% pewnością. Co się rzuca, może komuś w oczy, takie dziwaczne. Dobra. Co się rzuca w oczy, to artefakty na krawędziach. Jeśli dobrze rozumiem, wynikają one z tego, że gra nie renderuje trójwymiaru tak sobie, a korzysta z trybu Hold and Modify, tego magicznego, mitycznego trybu graficznego Amigi, który nie nadawał się kompletnie do gier. Widać, się myliłem w moich przypuszczeniach. Hold and Modify jest takim dziwactwem amigowym, które powstało z przypadku, dlatego że się chipy złożyły tak, jak się złożyły, i twórcy nie naprawdę wiedzieli, do czego to w ogóle może się nadawać. Jednak użytkownicy zaraz szybko znaleźli. Hold and Modify pozwala dzięki sprytnemu kombinowaniu na całe 4096 kolorów naraz w roku 1982, kiedy to pierwsza Amiga wyszła, już nie pamiętam. W każdym razie to prawda, nie było to najszybsze. Na mojej Amidze, Amidze 600 renderowanie pełnoobrazowego Hold and Modify zajmowało kilkanaście sekund w najlepszym razie. Jednak jak widać, tutaj twórcy wymyślili jakieś dziwne, fajne triki, które pozwalają na taką szybką grafikę. Ok, jedziemy. Poziom trudności. I tutaj mam ciężki dylemat. Poziomy polegają na tym, że na normalnym nie mamy zdrowia i przeciwnicy strzają bardzo szybko. Za to możemy każdy etap restartować od początku. Na niższych poziomach mamy trochę energii, przeciwnicy strzelają drobinę wolniej, za to śmieć wykopie nas do mini głównego, nie ma kontynuacji, nie ma nic. Dlatego myślę, że na chwilę zademonstruję na normalu, pokażę, jak na normalu potrafi być wredna, a potem może na bardzo łatwym pokażę, jak na bardzo łatwym potrafi być wredna. Ok. Zanim jednak cokolwiek... ...dawno temu w przyszłości, gdy domorośli cesarze Imperium Galaktycznego toczyli ze sobą krwawe boje, w tych jakże trudnych czasach, aby zdobyć jakąś planetę, musisz wynająć armię. Możesz też wynająć Zdzicha. Zdzichu, jeśli zniszczysz Centrum Obrony Planetarnej Wroga, generator tarcz, zapasy paliwa floty oraz samą flotę, oddam ci rękę mojej córki. A może coś bardziej konkretnego? Nie mam nic innego do zaoferowania. Dobra, umowa stoi. Okej, okay. Wybór broni. Czas w miarę postępów będziemy mieli do dostępu kolejny sprzęt. Nie wiem, co by tu wziąć. Okej, okay. To jest po prostu gra celowniczek, tak zwany
Mamy celownik sterowany myszką. Tutaj pojawia się zdrowie, jeśli mamy jakieś zdrowie. Tutaj jest amunicja. Lewym strzelamy, prawym przeładowujemy. Giniemy gęsto. Zaczynamy. Zdzisław. Jest! Jest! Będziemy bardzo często słyszeli. Zdzisław. Dobra, pierwszy etap mamy za sobą. Ten gościu, ten za beczką będzie bardzo złośliwy. Widać, jakie czasy reakcji są potrzebne w tej grze. Kończcie flaszkę i do domu. Ale to jeszcze nic. Jak próbowałem testowo sobie pograć na tym etapie, bardzo szybko kończyłem swoją grę. Dlaczego? Zobaczycie. Z udostępnych broni MP5 chyba będzie odrobinę lepszą, chociaż może Uzi. Okej. I da się zaczynać. Prosimy śmiało do nas. Pojawia się tutaj. Parę razy udało mi się go ubić, ale wtedy błyskawicznie pojawia się w kompletnie innym rogu kolejny przeciwnik, strzela natychmiast i koniec gry. Popróbuję jeszcze kilka razy, a potem zdemonstruję poziom łatwy. A potem będzie koniec odcinka i przejdę do nagrywania następnego, w którym będą już konkretne gry, w które bardziej umiem grać. A właśnie, tam w rogu. Jest! Jasna robota. Ja tu widzę niezły burdel! Jest! Wow, eksplozja! Okej. Okay. O, mamy, ile broni mamy, dobra. Kałach? Dobra, nie będzie kałach.
Jest! O Jezus Maria! Jest! Jest! Co to ma być? Jak to ma przejść? To... Jest! Ten lewy strzał pierwszy. Jest! 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 Nie ma szans, dobra, w tym miejscu. Jest! 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 To jest po prostu za szybkie. Ta gra po prostu jest źle wyważona trochę i nie da rady tak szybko wystrzelać ludzi całego rządku. Okej, teraz jeszcze pokażę, jak wygląda na poziomie bardzo łatwym rozgrywka. A żeby była jakaś skala porównawcza, proszę bardzo, ile ma energii mamy. Prawda, jak się skończy, to wykupuje nas do menu, a nie do początku etapu. Zdzisław! Zdzisław! Trzeba dukuj mu na pokamki. To zapłać światło. Jest wyciszony kontakt. Ja tu widzę niezły burdel! Odkręćcie flaszkę i do domu. Bardzo prosimy, prosimy bardzo, prosimy, śmiało, śmiało do nas, śmiało. Jest! 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 Idź, wykryka błota. Ja tu widzę niezły burdel! Na to już widzieliśmy. Eksplozje. Się śmieję trochę, ale to jest faktycznie całkiem jak na takie proste możliwości graficzne darmowej gry polskiej. Jeszcze polskiej szczególnie. Jest, jest! I w tym miejscu się gra skończy. Dobra. To było nasze spotkanie ze Zbigniewem, longplayów nie będzie, nie jestem jeszcze takim masochistą. Do zobaczenia w przyszłym odcinku, gdzie będą gry, w które umiem grać. Ale jeszcze pozostawię chwilę tej muzyki. Właśnie, istnieje jeszcze druga gra o tytule Dzieciom Bohater Galaktyki, robiona przez tych samych ludzi. Jest bardzo specyficzna, ale jej nie będę pokazywał, nie teraz. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.